Czołem Rebelio, ja jestem Joanna, a dzisiaj moim gościem z bardzo gorącym komentarzem jest pan Jakub Bierzyński, publicysta, komentator, przedsiębiorca, inwestor, założyciel kilku firm, tak byśmy długo mogli wymieniać. Dzień To dobry prawda. panu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj poprosiliśmy pana o komentarz, ponieważ pan premier Donald Tusk stwierdził dziś, że wpisze TVN oraz Polsat na listę przedsiębiorstw strategicznych. I moje pierwsze pytanie do pana, zanim dojdziemy do tego, czy to jest dobra decyzja, czy nie, i czy rzeczywiście zagrożenie jest, to ja mam takie pytanie. Czy spółka nie musi mieć udziału Skarbu Państwa, żeby być wpisaną na listę firm strategicznych? Wydaje się, że nie. Według ustawy uchwalonej w 2015 roku takiego wymogu nie ma oraz ustawa ta wymienia także wprost spółki telekomunikacyjne i spółki medialne jako te, które mogą zostać objęte taką ochroną. Bo wie pan, dlaczego pytam? Ponieważ no, są to prywatne, tak? To znaczy no, nie państwowe przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o TVN, to on jest też częścią amerykańskiego koncernu, który jest właścicielem. Więc zastanawiam się właśnie, jak może rząd wpływać na to, komu sprzeda albo komu nie sprzeda właściciel danej grupy, tak? No, tutaj chodzi o grupę TVN. No, może wpływać, bo jak ta ustawa zresztą przewiduje pewien tryb postępowania w tej sprawie, to wymaga rozporządzenia Rady Ministrów oraz konsultacji międzyresortowych. Tam jest jakiś tryb przewidziany. Jest to ograniczenie, pewne ograniczenie wolności gospodarczej oczywiście, ale jest to zgodne. Jest to wykonanie dyrektywy także Unii Europejskiej, więc wydaje się, ja nie jestem prawnikiem, ale z komentarzy prawniczych, które przeczytałem w tej sprawie, wydaje się, że to jak najbardziej jest możliwe. Wydaje się też, że jest to w porozumieniu z amerykańskim rządem, albo też być może z amerykańskimi udziałowcami, bo mam przed sobą wpis ambasadora, jeszcze na ten moment ambasadora amerykańskiego w Polsce, pana Marka Brzezińskiego, który pisze na mediach społecznościowych, na X-ie dokładnie, że pluralizm mediów jest fundamentem demokracji. Pisze o tym, że wie, jak Polacy sobie cenią dostęp do wolnych mediów i w obliczu globalnych wyzwań związanych z obcą, szkodliwą ingerencją, ważne jest, aby rządy podejmowały działania na rzecz ochrony swojej strategicznej infrastruktury przed potencjalnym zagrożeniem. Czyli to zagrożenie realne istnieje, prawda? Bo nam się wydawało, że jeżeli chodzi o Polsat, że to zagrożenie było trochę większe. Natomiast TVN wydawał się być nie do ruszenia, przepraszam za kolokwializm, a tu się okazuje, że jednak zagrożenie istnieje. No jak widać istnieje, dlatego że no to jest kwestia oczywiście kryzysu w spółce Discovery, która TVN kupiła i która jest jej właścicielem. Tam nastąpił krach na giełdzie notowań tej spółki i podział aktywów pomiędzy aktywa telewizyjne i aktywa digitalowe. I ratując firmę, zarząd zdecydował się na sprzedaż aktywów telewizyjnych w wielu krajach. Polska nie jest jedyna. W związku z tym TVN został wystawiony na sprzedaż. Jest to oczywiście decyzja czysto komercyjna. Natomiast problem polega na tym, kto ten TVN kupi. I jak wiemy po doświadczeniach rumuńskich, wyborów w Rumunii, które przypomnę, zostały przez Sąd Najwyższy Rumunii unieważnione także z powodu manipulacji medialnych, obcych wywiadów w tym kraju, jest to no, realny problem. Myślę, że wojna hybrydowa, o której mówimy od wielu lat w Polsce, rzeczywiście się odbywa. Tutaj Kreml ma bardzo długie ręce i wiadomo, że elementem tej wojny jest
także wpływ na obu. Proszę sobie przypomnieć wybory w Stanach Zjednoczonych, kiedy po raz pierwszy wybrano Donalda Trumpa. Tam zarzuty były bardzo poważne, bo jest także śledztwo prokuratorskie w tej sprawie. W związku z tym wydaje się, że z punktu widzenia merytorycznego tego typu decyzja o wpisaniu głównych spółek medialnych w Polsce na listę firm nie powinna budzić wątpliwości, bo rzeczywiście one strategiczne są. W sytuacji wojny hybrydowej także strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Tak, właśnie jeżeli chodzi o te wybory chyba w 2016 roku w Stanach, to nawet powstała specjalna komisja, która stwierdziła wpływ i obecność dokładnie rosyjskich farm troli i botów, ale przy tych wyborach ostatnich w 2024 roku również media podawały, że ileś tam na pewno jedną czy dwie farmy troli zamknęły, czy tam namierzyły i zamknęły. Ile ich było, tego nie wiadomo. A proszę powiedzieć, czy Polsat też, bo mówimy tutaj o zainteresowaniu ze strony węgierskiego oligarchy, bardzo blisko związanego z Orbanem, czy jeszcze jest zagrożenie z jakiejś innej strony? No nie, trudno powiedzieć, bo sytuacja jest dynamiczna. No wydaje się, że taka oferta zakupu TVN wpłynęła. Jest to o tyle niepokojące, że wiadomo, że Orban jest, powiedziałbym, reprezentuje interesy rosyjskie w Unii Europejskiej. Jest także biznesowo, finansowo powiązany z Kremlem. Wiadomo także, że od lat wolny rynek mediów na Węgrzech nie istnieje, że został całkowicie przez państwo i partię rządzącą w postaci Fundacji Mediów Narodowych węgierskich. I w zasadzie no, tutaj wydaje się, że rzeczywiście realizacja takiego scenariusza jest naruszeniem polskich interesów narodowych. Dziwię się, że Prawo i Sprawiedliwość, które przez tyle lat na sztandarach miało hasło repolonizacji mediów i hasło ochrony polskich mediów, niezależności polskich mediów, dzisiaj reprezentuje zupełnie inne stanowisko i nie popiera decyzji o wprowadzeniu takiej ochrony. Tak, to jest rzeczywiście bardzo dziwne, no, tym bardziej, że teraz przez media właściwie wygrywa się albo przegrywa się, tak? Nie tylko te społecznościowe, ale również te mainstreamowe. TVN ma bardzo olbrzymi zasięg, więc ten wpływ jest bardzo duży, a rzeczywiście pan Donald Tusk w swoim wystąpieniu mówił o wschodnim zainteresowaniu. No mówił to premier naszego kraju, czyli wie, co mówi, prawda? A pan wspomniał o PiS-ie i ja bym chciała się spytać jeszcze, pana o sytuację dotyczącą subwencji, bo dzisiaj Sąd Najwyższy w składzie chyba neosędziowskim przyjął skargę, pozytywnie rozpatrzył skargę PiS-u na decyzję Komisji Wyborczej, Państwowej Komisji Wyborczej. Jakby, no, nie, sytuacja to bardzo... Chyba... Pozwalam sobie sprostować. To chyba było tak, że Państwowa Komisja Wyborcza wniosła do Sądu Najwyższego o wykluczenie z orzekania neosędziów i Sąd Najwyższy odrzucił ten wniosek. Odrzucił. Więc odrzucił. Więc wydaje się, że to nie ma znaczenia, ponieważ jak wiadomo, wyroki sądu. Przepraszam, bo ja już tylko sprostuję, bo rzeczywiście ja trochę też pomyliłam. Przepraszam bardzo, więc tak. PiS złożył skargę, ale Państwowa Komisja Wyborcza złożyła wniosek o wykluczeniu tak. sędziów. Tak, to tak. Tak, tak, dokładnie. Więc no, to chyba jest bez znaczenia, ponieważ wyroki Sądu Najwyższego z udziałem neosędziów nie są wyrokami w rozumieniu polskiego prawa i nie są także w tej chwili uznawane za obowiązujące. Więc no, po prostu przepychanka polityczna w tym
która jest możliwa tylko w przypadku upadku systemu sądownictwa i chaosu, który został zafundowany nam przez Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie lata. Tak, bo ja przypomnę, że Ministerstwo Finansów wstrzymało wypłatę subwencji i ja dzisiaj jak przeczytałam tę informację, to jest informacja dosłownie chyba sprzed chwili, to pomyślałam sobie, jak zachowa się Ministerstwo Finansów, czy wypłaci tą subwencję, czy też, bo przecież PiS będzie krzyczał w niebogłosy o to, że są zabierane im pieniądze. No ale Ministerstwo Finansów jakby proceduje według obowiązującego prawa i będzie krzyczał, no ale cóż, no nic z tego chyba, z tego krzyczenia nie wyniknie. No bo ja mówię, decyzja PKW jest jednoznaczna, sąd z udziałem neosędziów wyroki są nieuznawane. Ministerstwo zgodnie z decyzją PKW wstrzymało wypłatę. No i tyle. Krzyki tutaj chyba nic nie pomogą. Ja jeszcze przepraszam, bo wrócę na chwileczkę, przepraszam, że tak skaczę po tematach. Jeszcze na chwileczkę wrócę do TVN-u i do tego wpisania na listę strategicznych firm rozporządzeniem premiera. Bo te firmy chyba muszą spełniać pewne warunki, to znaczy zarządzanie nimi chyba musi być, czy te firmy muszą być zarządzane, przepraszam, przez osoby, które posiadają konkretną wiedzę, doświadczenie, tak, które są jakoś tam, nie wiem, no, określone, tak, mają określone wymagania, a może tak. No ja rozumiem, ale z tego rozumiem, w tej chwili te firmy są zarządzane przez takie osoby. Jak mówię, ja nie chcę wchodzić w tak zawiłe sprawy prawne, bo nie jestem prawnikiem i nie przeczytałem, nie chcę tak szczegółowych kwestii prawnych komentować. Wydaje się, że decyzja premiera jest zasadna i sądzę, że zostanie wykonana. No rzeczywiście, jak mówię, sytuacja się drastycznie zmieniła w ciągu ostatnich paru lat. Jeśli chodzi o świadomość w Unii Europejskiej, świadomość tego, jak groźne są wpływy rosyjskie w Europie i w jaki sposób FSB rozgrywa scenę polityczną w różnych krajach europejskich, w tym w Polsce. Media są tego podstawowym narzędziem tej rozgrywki. I że Donald Tusk taką decyzję. Halo, halo, słyszymy się? Słyszymy się? Tak, teraz tak. Przepraszam, mam jakiś. Dzisiaj jest jakiś dzień zakłóceń bardzo dużych. Może to rosyjskie wpływy zakłócają tutaj. No myślę, że jeszcze nie. Jeszcze tak daleko się nie posunęli, żeby naszą rozmowę zakłócać. Żartuję sobie oczywiście. Natomiast no wiemy o tym, że tak, wojna hybrydowa trwa, realne zagrożenie jest. Polsat też jest w zainteresowaniu też węgierskiego oligarchy. Tak? Teraz się okazuje, że wschodnie wpływy interesują się TVN-em i całe szczęście nasz premier podejmuje taką decyzję i to, co pan powiedział bardzo mądrze, że dziwi tutaj krzyk opozycji, prawda, który powinna, właśnie ta opozycja powinna mówić, polskie media w polskich rękach, tak jak zawsze mówili. No, tak? Jak widać, jak widać, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak się były, jak są w opozycji, to nagle zmian. No ideologicznie bliżej polskiej prawicy do Wiktora Urbana i jakby przejęcie TVN-u im bardzo na rękę. W związku z tym realizują swoje polityczne interesy po prostu, a interes kraju chyba w tej kwestii jest na drugim miejscu, jeśli w ogóle brany pod uwagę.
Ja też mam wrażenie, że nikt nie był brany pod uwagę albo marginalnie. I ostatnie pytanie do Pana odnośnie właśnie sprzedaży TVN-u. Czy jest na europejskim rynku jakiś podmiot, który albo mówimy o europejskim, o europejskich regulacjach i europejskim rynku, albo amerykańskim, no bez wpływów rosyjskich czy tam węgierskich. Czy jest jakiś podmiot, który to rozpatruje albo który będzie zainteresowany kupnem TVN-u? Nic o tym nie słyszałem. Podobno grecki koncern medialny wyraził takie zainteresowanie, ale wie pani, tu problem główny polega na tym, że stacje telewizyjne są rynkiem schodzącym. To nie jest firma, która dzisiaj znajdzie wielu nabywców i o której klienci się będą bili. Po prostu dlatego, że reklama telewizyjna przegrywa konkurencję z reklamą digitalową, online, cyfrową. A Discovery też sobie świetnie zdaje z tego sprawę i stąd ta decyzja o podziale aktywów pomiędzy aktywa cyfrowe i tak zwane analogowe, czyli tradycyjną telewizję i sprzedaż tradycyjnej telewizji, ponieważ ta tradycyjna telewizja nie jest przyszłościowa. To jest po prostu już historia, przeszłość. To nie jest biznes, który się rozwija. To nie jest biznes, na którym można zarobić. Stąd też jest fundamentalny problem, ponieważ w Polsce zresztą taki podział także został dokonany. Proszę zobaczyć, że player TVN-owski, najbardziej popularny serwis VOD w Polsce został zjednoczony z HBO w postaci Maxa i w tej chwili te wszystkie treści są oferowane zupełnie gdzie indziej. No i problem polega na tym, że z punktu biznesowego to nie jest, powiedziałbym, gorący temat. To nie jest coś, gdzie inwestorzy będą się pchali i stali w kolejce. Natomiast jest to bardzo interesujące z punktu widzenia politycznego. W związku z tym stąd też zainteresowanie podmiotów, które nie tyle są, powiedziałbym, biznesowo zainteresowane tym, żeby budować wartość tej firmy i zyskać na tym, ale jest poważne przypuszczenia, że są one zainteresowane zupełnie innych powodów niż powody biznesowe. Dokładnie, czyli z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa decyzja pana premiera Donalda Tuska o tym, żeby rozszerzyć wykaz tych podmiotów strategicznych właśnie o TVN i Polsat jest decyzją dobrą. Panie Jakubie, bardzo dziękuję. Moim i waszym bardzo gościem, proszę. Kochani, był dzisiaj pan Jakub Bierzyński z gorącym komentarzem na temat TVN-u Polsatu oraz przez chwilę subwencji PiS-u. Dziękuję bardzo i dobranoc. Dziękuję i dobranoc.